Więc trybie po odpięciu komputera. Tak. To pewnie było teraz instalacji w tym momencie, pracuję na samej ropie. Mhm. Jak mam chcę włączyć, żeby instalacja działała, wciskamy ten przycisk. Przytrzymujemy. Wszystko wcisnąć. Pologować to. Aha. Druga. Ale powiedziałem 3 sekundy. 3 sekundy. To minęły. Zawory się otworzyły i system nie podaje jeszcze gazu, bo jest na wolnych obrotach, ale jest już gotowy do działania. Ale jest gotowy do pracy. No proste, nie? I teraz ja po prostu zaczynając jazdę na ropie, on się wszystko sam uruchomi, tak? Teraz, nie muszę go... Nie. Teraz położymy stacyjki. Kolejnym razem już pan nie musi tego wciskać, ponieważ już sobie zapamięta ostatnio wybrany tryb. Rozumiem. O to mi właśnie chodziło. Rozumiem. No czyli tak trzeba jeździć po prostu, tak. No, to jest, nie? No to wszystko wiadomo, nie? No super, nie? Dobry pana fachowiec. Jeżeli gaz się skończy, no to tak, klasyczna instalacja, samochód wróci na samą ropę, system się wyłączy. Aha, czyli jak gaz by się skończył, no i przełącznik zapisze, to w ten czas ja muszę znowuż załączyć go, prawda? Bo jak gaz nie będzie ropy, znaczy gazu, przepraszam, załóżmy, że się taka sytuacja zdarzy, to zgaśnie wszystko. Czyli znowu wejdziemy w fazę, że ja muszę uruchomić go, tak? Czy też będzie zapamiętać? Nie, uruchomić. Dobra, no ale to będzie widać, czy świeci, czy się nie świeci. Dobra. Nie, no super. Jest bajka.